Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, niestety, ale nie spojrzałam sobie na dziennik poza odcinkiem, więc nie do końca wiem, co mamy do zrobienia. Perły wody. Możemy sobie spróbować od razu na sam początek pootwierać muszelki. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i czy w ogóle nam się to oczywiście opłaca. Potrzebujemy, z tego co pamiętam, pereł aż 8. Tak, w ogóle mamy też małe życie, więc trzeba będzie się udać na jakiś spoczynek. Mamy też jakieś pierścionki. Ale widzę, że chwilowo chyba nic innego raczej nie założymy. Jeżeli chodzi o paski, to również nie. Referencje od Albina. Dobra, bo ja mam w ogóle też parę przepisów do przeczytania. Rozumiem. Także zacznijmy sobie od tego. Rozumiem. Możecie sobie przeczytać. Rozumiem. I będziemy mieli też to. Rozumiem. Z głowy. I zaraz sobie. Rozumiem. Mogę się wysłowić? Nie wiem. Otworzymy sobie zaraz. Rozumiem. Dobra, ja też już wszystko rozumiem. Zapisujemy nasz postęp, otwieramy sobie muszle, żeby wydropić jak najwięcej pereł. Nie wiem, czy to muszą być białe perły, czy mogą też być czarne perły. O, ja mam w ogóle 4 perełki białe. I mamy też bryłkę rudy, wytrych i bryłkę rudy. Dobrze. Skręty to nie. Tu cię mam. Nic tu nie ma. No to otwieramy. Skała krystaliczna. Nic tu nie ma. No nie wiem, czy nam coś dropnie. Akwamaryn. Nic tu nie ma. No tak. Siarka. Ostryga. Nie wiem, czy chociaż jedna nam wpadnie perła. Jedna wpadła, czyli mamy 5 pereł. Nic tu nie ma. No, będziemy potrzebowali jeszcze. Nic tu nie ma. 3. Kwarc i ostatnia. Ostryga. No, tak słabo bym powiedziała. Mamy też jeszcze parę skórzanych mieszków. Także skorzystajmy. Woreczek to nie. I kołczany strzał. Mamy troszeczkę rzeczy do sprzedania, natomiast nie wiem za bardzo, gdzie moglibyśmy sprzedać. Która jest godzina w grze? 19, czyli akurat taki odpowiedni moment, żeby udać się spać. I teraz tak, obywatel Marvin. Musimy się udać do naszego kochanego skryby, który... Mieszkańcy Archolos. Zapomniałam, gdzie jest. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. No dobrze, przejdźmy się w takim razie. Chłopcze, podejdź tu szybko. O co chodzi? Potwierdzisz, że mój przeciwnik oszukiwał. Nawet największy ignorant wie, że królowa nie może zbić gońca. Zaświadczysz tutaj przy wszystkich, że Leon jest zwykłym oszustem. O czym mowa? O szachach oczywiście, a niby o czym innym. Zaraz, nie masz pojęcia, co to za gra, prawda? Bogowie, to pokolenie jest stracone. Po co w ogóle jeszcze się łudzę? W takim razie już sobie pójdę, nie będę cię dłużej załamywał. Do widzenia. Cój. Miałbym do ciebie sprawę, z którą nawet ktoś twojego pokroju powinien dać sobie radę. Obiecuję, że niczego nie pożałujesz. W końcu nie każdy dostaje od życia szansę na współpracę z Kuno, skromnym politykiem w służbie ludu Archolos. Nie sądziłam, że tutaj znajdę jeszcze takiego gościa. Polityk? Działasz w służbie króla? Co? Dlatego Warchoła nie poświęciłbym nawet 5 minut swojego cennego czasu. Wspieram sprawę starszą od nas wszystkich i jedyną godną uwagi i poszanowania. Brzmi intrygująco. Co to za sprawa? Sprawa Ulryka. Archolos już dawno powinno odłączyć się od królestwa i stanowić osobny byt polityczny.
To Robar wciągnął nas w wojnę z orkami. To on sprowadził na nas kłopoty. Co myślisz o Ulryku? Jego ekscelencja Ulryk, władca Wilczego Leża, jest potomkiem w linii prostej legendarnego władcy wyspy, Wolfcaka. To on powinien sprawować tutaj rządy, a nie przybłędy z kontynentu. Poświęcam cały swój czas i siły, by przywrócić go do władzy. Król wprowadza chore edykty i dekrety, podwyższa podatki, zawłaszcza kupieckie statki, a przez wciągnięcie nas w wojnę z orkami sprowadził plagę uchodźców na wyspę. Dopiero teraz ludzie zaczynają widzieć, że to ja miałem rację. Ja! Władze powinny jak najszybciej oddać kontrolę nad wyspą w ręce Ulryka. On zaprowadziłby tutaj porządek twardą ręką. Co myślisz o Robarze drugim? O tym nieudaczniku. Jego słowo już dawno przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Realną władzę w królestwie ma teraz dworska świta. Dyktują mu, co ma robić, a on posłusznie wszystko wprowadza w życie. Nie zdziwiłbym się, gdyby Robar tak naprawdę od dawna nie żył. To by tłumaczyło ten szereg katastrofalnych decyzji. Chociażby ten pomysł z kolonią górniczą. Na to mógł wpaść tylko szaleniec. Po co przeznaczać na to tyle środków? Po trochę tarczy mieczy z magicznej rudy? Z tego co słyszałem, do kolonii trafiają tylko skazańcy. Będzie z nich jakiś pożytek podczas wojny. Po pierwsze, wojny nie wygrywa się tylko mocnym mieczem. Tu trzeba czegoś więcej. Taktyki, wywiadu, doświadczonych generałów. Po drugie, za niedługo skazańcem będzie mógł być każdy. Zsyłają tam za coraz drobniejsze przewinienia. Nie boisz się mówić o tym tak otwarcie? Ktoś musi. Poza tym jestem tutaj znany. Znany i bogaty. A ludziom mojego pokroju niełatwo zamknąć usta. To co w końcu mam dla ciebie zrobić? Ten szarlatan Leon chełpi się, że mnie pokonał, ale on oszukiwał, przysięgam. Udowodnię to bez problemu dzięki podręcznikowi Prawidła Szachowe, gdzie spisano wszystkie zasady tej wspaniałej gry. Musisz zrozumieć, młodzieńcze, że takim kłamcom jak on należy się surowa kara. Całe społeczeństwo na tym zyska. Mamy taką umowę. Zwycięzca każdej partii jest zwycięzcą naszych debat, a dzisiejsza jest zbyt ważna, bym mógł ją odpuścić. O czym rozmawialiście? To już nie powinno cię obchodzić. Musimy omówić kwestię zapłaty. Oczywiście, wy młodzi mielibyście zrobić coś za darmo. Chłopcze, jestem wpływowym człowiekiem i mogę ci bardzo pomóc, o ile stoisz po właściwej stronie. Staram się o obywatelstwo. Skoro jesteś taki wpływowy, to może mógłbym liczyć na twoją referencję. Nie ma problemu. Przekażę skrybie co trzeba, ale teraz już idź. Nie ma czasu do stracenia. Gdzie mam szukać tego podręcznika? Nie wiem, sprawdź wśród kupców albo u kogoś wykształconego. No, znikaj. Ja tymczasem pójdę kupić sobie coś do jedzenia. Zgłodniałem od tych dysput. Gambit królewski. Dziwię się, że byłeś w stanie tak długo słuchać tego pacana. Pewnie masz teraz do mnie jakąś sprawę. Kuno twierdzi, że oszukiwałeś. Biedny. Cóż, pogodzenie się z porażką nigdy nie przychodziło mu łatwo. Wytłumaczysz mi, na czym miało polegać moje straszne oszustwo? Królowa nie może zbić gońca. To ciekawe. Często grywasz? Nawet nie znam podstawowych zasad tej gry. Typowe dla młodych. No ale chyba ci się nie przedstawiłem, prawda? Nazywam się Leon i jestem skromnym kupcem. Wracając do szachów, królowa oczywiście może zbić gońca. Tak samo jak goniec królową. Każdy pion i każda figura mogą się zbijać nawzajem. Jako wyjątek można uznać tylko króla. Tak, tak. Kuno wspominał mi o waszych dyskusjach. Ty też podchodzisz do nich tak poważnie?
Wiesz, Kuno uważa się za wybitnego polityka i znaczącą postać w mieście. Jego poglądy i podejście nazwałbym dość skrajnymi. A ty? Interesujesz się może polityką? Oczywiście, lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Wspaniale. W takim razie powiedz mi, kogo popierasz? Władzę królewską czy Ulryka? To się chyba źle skończy. Uważam, że Robar to mądry władca. Kiedyś taki był. Mogę nie zgadzać się z Kuno na wielu polach, ale nie jestem też ślepy. Król coraz bardziej uzależnia się od magicznej rudy, zamiast poszukać alternatywnej drogi do zyskania przewagi w wojnie. Chyba rozumiem, do czego zmierzasz. Bardzo dobrze. Każda moneta ma dwie strony. Polecam ci zawsze obejrzeć dokładnie obie. Kuno chce, bym udowodnił twoje oszustwo. Prosił mnie o przyniesienie księgi Prawidła Szachowe, gdzie podobno zapisano wszystkie reguły tej gry. Znakomicie, przynieś mu ją proszę. Możesz nawet wziąć moją kopię. Chociaż nie, czekaj, ostatnio ją gdzieś zgubiłem. No trudno. Wiesz, kto jeszcze może ją mieć? Najprędzej ci, którzy z nami grywają. Problem polega na tym, że to mieszkańcy Starego Miasta, do którego dostępu nie masz. Na twoim miejscu poszukałbym u magów wody w mieście. Oni mają pokaźne zbiory. Okej. Dlaczego tak ci zależy, żeby Kuno faktycznie ją dostał? Bo się skompromituje, jak zawsze. Widzisz, Kuno myśli, że jest ważnym graczem na scenie politycznej, a tak naprawdę większość uważa go za pośmiewisko Starego Miasta. Ileż to petycji i propozycji reform napisał. Wszystkie absurdalne, albo wręcz głupie. Ulryk pewnie się wstydzi, że ktoś taki zabiegał jego interesy. Problem w tym, że obiecał poprzeć moją kandydaturę na obywatelstwo. Posłuchaj, zrób to, o co cię poprosił. Jeśli on nie dotrzyma swojej części umowy, a nie zrobi tego na pewno, to ja ci pomogę. Dorzucę też trochę złota, czego on ci pewnie nie zaproponował. W końcu jego spadek po matce kiedyś się skończy i może nim szastać. Dobrze, jeszcze tu wrócę. W takim razie powodzenia. Kurde, ciekawe zadanie, bym powiedziała. Dobra, idziemy się gdzieś przekimać, bo kurde, już przegadaliśmy w cholerę czasu. Słucham. Witaj! Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos? Nie musisz odpowiadać, nie ma się czego wstydzić. Nazywam się... A może... A, już rozmawiałam z tego typu gościem. Nie zapomnij te... Moment. Dość prosto. A! Nie zapomnij... Bo my chyba zmierzamy w stronę wyjścia z miasta, no nie? Tak, jak najbardziej. To jest to drugie wyjście. Dobra, obeszliśmy, widzę, całe miasto. Przynajmniej postaraliśmy się je obejść. Musimy udać się do skryby. I wydaje mi się, że tak zrobimy. Tylko chciałabym się gdzieś przespać, gdziekolwiek. No, tu jest jakieś łóżko. Pierwsze, bo jest ciemno. Drugie, bo mamy mało życia. No i super. I teraz tak. Dziennik oczywiście musimy sobie sprawdzić. Nie dla psa kiełbasa. Aha, mamy do tego pieska ewentualnie iść jeszcze. Mieliśmy też iść do slumsów. Było też takie coś. Powiew północy. Dołączenie do gildii. Posłaniec Dimy. Wiecie co? W sumie to możemy się tepnąć do Silbach. Bo akurat byśmy sobie to zadanie zrobili. Tylko, że musimy wrócić do klasztoru tego, Adanosa. Do kaplicy konkretniej. A ja nie pamiętam, gdzie ona jest. Także... Także niedobrze. Dobra, jak pójdziemy sobie... tędy.
powinniśmy chyba gdzieś zajść. Muszę się jeszcze nauczyć chodzić. Wyglądasz mi na silnego faceta. Chciałbyś może dorobić sobie trochę złota? Jasne. Co trzeba zrobić? W sumie to nic wielkiego. Zwykłe zadanie gońca. Muszę dostarczyć te worki i narzędzia na plac budowy. Problem w tym, że nie uniosę wszystkiego jednocześnie. Wózka nie mam, a zostawić tego tutaj też zbytnio nie mogę. W ramach nagrody odstąpię ci połowę mojej zapłaty. To jak będzie, pomożesz? Okej. Ruszajmy. Trzymaj. Powinieneś sobie z tym poradzić bez większych problemów. Chodź za mną, tylko się nie ociągaj. Okej. No kurde, plan budowy jest po tej stronie. Dobra, ale myślę, że możemy sobie zrobić to zadanko, dlaczego by nie. I potem zobaczymy, co dalej zrobimy z tym wszystkim. Zastanawiam się, co oni budują, bo sobie już zapomniałam. Kurde, no, w ogóle ciekawe, że nagle jak mamy mieć obywatelstwo, to większość ludzi się nami zainteresowała. A tu jest plac budowy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz możemy przejść do podpisania umowy. Jakiej umowy? Twojego dobrowolnego zrzeczenia się 200 sztuk złota. Już z daleka widziałem, że masz pełną sakwę. 200 monet nie sprawi, że będziesz biedniejszy, a dla mnie będzie nieocenioną pomocą. Jasne. A co ja z tego będę miał? Gębę w jednym kawałku? Zadowolenie z opłacalnej umowy? Mogę też wspomnieć u kilku ludzi w gildii, że porządny z ciebie chłopak. Z pewnością pomoże to w dołączeniu do nas. Nie oddam ci mojego złota. W takim razie będziemy musieli trochę ponegocjować. Chłopcy, pokażcie mu nasze argumenty. Od razu mi się ten typ wydawał... A jednak cię mam! Niepoważny. Gorzej, że ich jest troje, a ja jestem... Ała, jedna. Nie no, oni mnie nie zabiją, nie? No i tak tego nie przeżyję. Nieźle. Okradną mnie? Nieźle. Mam moje złoto? Mam złoto. Tylko nie mam życia. I jak cię przekonały nasze argumenty? O kurde. Całe to zamieszanie to dla nas dodatkowe koszty. Niestety, tamta oferta jest... Dobra, o kurde. Gdzie ja się zapisałam? Takie pytanie mam bardzo teoretyczne. Nie wiem, ale tak czy siak to muszę się wczytać. Nie możemy przecież dopuścić do tego, żeby nam zabrali cały hajs, nie? A ja myślałam, że serio pomogę gościowi w niesieniu jakichś worków z cementem, czy cholera wie czym. No szkoda, nie wyszło. No nie wiem, gdzie się zapisałam, zaraz zobaczymy. Ale kurde, przydałoby się iść do Skryby. Przydałoby się do Silbach iść, czyli no kaplica tak czy siak nam zostaje. Tylko żebym ja tam dotarła. A to było w okolicach portu. Wiecie, tak sobie myślę. Czy ja gadałam z tamtymi ludźmi? Która jest godzina? O kurna, dobra. To tak, na szybko przegadamy sobie tamtych typków obu. Stary, nieważne. Matko kochana.
Ty? Dobra. Chwila. Jeszcze pogadajmy o tym. Poli. Co? Nie. Dobra. Co? Dobra. I teraz jeszcze ty. Dobra, no. Ale nuda. No kurde, ile jeszcze będę musiała to przeklikiwać? Ale teraz przynajmniej też wiem, dokąd się mamy udać. Tylko, że się nie przespałam, więc musimy też iść jeszcze w Kimę. Ja to widzę, mam łeb, no nie? Nie zapisałam się w ogóle. Mamy też do odebrania nagrodę. Tu nie ma łóżka? Jest. Mamy też do odebrania nagrodę za tego śliskorękiego, czy jak to on się tam nazywał. To był śliskoręki, prawda? No proszę, jednak można. Dobra, zwykli obywatele to mi tam lotto. Okej, możemy się zapisać i w sumie się wrócimy, bo niepotrzebnie idę w tę stronę. Bo tutaj byśmy wychodzili tak jakby z tego miasta. Dokładnie. Musimy się udać w stronę portu. Więc idziemy w kompletnie przeciwną stronę. Tylko dobrze by było tam tego gościa jakoś tak ominąć, żeby mnie nie zagadał. Najbliżej lepiej tej ściany iść. No i jeszcze ty. Panie bezdomny, daj mi już spokój. Dobra. Mamy najemnika. Okej, bo to chyba było w ogóle u Lorenzo do odebrania, albo u tego drugiego gościa. To nie tutaj. Tylko tu. Okej, Caramon. Kurna, też nie tu. Halo. Czy ja się właśnie zgubiłam? Tak. Dobra. A, w ogóle. Cześć. Hej, ty. Odnośnie tego pijanego gościa. Wiem, który z twoich pracowników pije w czasie pracy. Nie podał mi swojego imienia, ale to ten, który przez większość dnia stoi przy zejściu na plac rybny. Tak myślałem. Powiedz mi, czy był w stanie doprowadzić cię na miejsce w rozsądnym tempie? Nie, facet ledwo stał na nogach. Rozumiem. Teraz tylko spisz mi swoje zeznanie na piśmie i mamy to z głowy. Mhm. Świetnie. Lorenzo będzie musiał mi wypłacić niezłe odszkodowanie. Mam tu dla ciebie mały upominek w ramach nagrody. Tę błyskotkę mam jeszcze z ojczyzny. No, pierśni południowca dostaliśmy. Sprawdźmy najpierw, jak on się prezentuje. Premia do zręczności, obrona przed ogniem. No niestety, ale mi się raczej nie przydam. Idziemy do Lorenzo zobaczyć, czy on będzie w stanie mi zapłacić. Bo nie pamiętam, czy to u niego, a tu jest Ronia. To nie ty. Tu jest chyba Lorenzo? Nie, wyżej, dobra. Bo się tak zastanawiam, kto mi wypłaca za tych bandytów. I kurna, nie pamiętam. Tu jest Rudy. Cholera. Lorenzo, hey. Cześć. O, w ogóle możemy zagadać o dołączenie do gildii. I chyba bym to zrobiła już, wiecie? Bo ogólnie wybieram chyba właśnie gildię kupiecką. Chciałbym dołączyć do gildii. Każdy dobry człowiek jest u nas mile widziany, tylko... Nie wyglądasz mi na urodzonego kupca, wojownika czy tropiciela. Powiedz mi, co cię do nas sprowadza, chłopcze? Chcę znaleźć zaginionego brata. Zaiste, szlachetny cel.
Zazwyczaj odwiedzają nas same portowe menty albo obiboki, których nie stać na płacenie podatków. Z przyjemnością powitamy w naszych progach szlachetne serca, które przedkładają pomoc i oddanie nad swoje własne dobro. Będąc wiernym naszej sprawie, bez wątpienia dostaniesz wiele okazji, by spełnić swój cel. To tak jak przy wymianie handlowej. Ty czegoś chcesz i my czegoś chcemy. Sumiennie wykonuj obowiązki, a wesprzemy cię w poszukiwaniach. Dobrze, skoro pytanie wstępne mamy za sobą, to pora na formalności. Do gildii mogą dołączyć tylko obywatele miasta, którzy udowodnili swoje uprawnienia odpowiednim dokumentem. To nasz podstawowy warunek. Spełniasz go? Niestety nie. W takim razie wróć, gdy już zostaniesz obywatelem. Jest to jedno z działań, jakie podejmujemy w celu ochrony interesów przed podejrzanymi ludźmi z zewnątrz. Nie masz obywatelstwa? Nie dołączysz do nas. Proste. Porozmawiaj z Matejem, to urzędnik odpowiedzialny za sprawy obywatelskie. Jasne. Ale dobrze wiedzieć, że będziemy mieli raczej znikomy problem, żeby tutaj dołączyć. Tak jak mówię, bardziej interesuje mnie gildia kupiecka niż straż miejska. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz tak, chciałabym na szybko... Nie wiem, czy ja to mogę gdzieś sprawdzić. Niezaliczone informacje. Runy. A tutaj mamy, gdzie się możemy teleportować. Handel. O, listy gończe. Oktaw z pewnością mnie wynagrodzi. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Otmar, Oktaw. Gdzie był Oktaw? Może Oktaw to był, kurde... Jednak ze straży miejskiej. Informacje ogólne. Tutaj mamy pewnie. Gońcy gildii kupieckiej. Oktawa. A, to jest strażnik. Dobra, czyli to będzie straż miejska. W porządku. No to ogarniemy. Tutaj jest oczywiście ta cała Dirma. Tylko tak, idziemy do... miejsca... Moje zdanie już znasz. Które... No. O, w ogóle tutaj jest przecież skryba. Więc od razu możemy do niego zajrzeć. W ogóle byłam w tym szwalnym tym. Pracownia pisarska. Rozumiem, że to jest kolejka. My się wypchniemy na chama. Ale no dobra. Czy nie widzisz, że obowiązuje tutaj kolejka? Reszta oczekujących mnie przepuściła. To wspaniałomyślne z ich strony. Gdyby tylko jeszcze potrafili czytać, wtedy wszystko udałoby się załatwić znacznie szybciej. Tkwię tutaj od wielu godzin i tłumaczę każdemu z osobna wszystkie obowiązujące przepisy. Potrafię czytać. Naprawdę? Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak miło jest współpracować z kimś, kto zdobył choć odrobinę wykształcenia. Weź proszę ten dokument. Wszystkie obowiązujące przepisy są w nim dokładnie wyjaśnione. Mhm. O! Słyszałem, że lubisz grać w szachy. A i owszem. Uważam, że jestem jednym z lepszych graczy na wyspie. Nie tak dobrym jak gubernator, ale mimo wszystko mam parę istotnych zwycięstw na swoim koncie. Mogę wiedzieć, skąd to pytanie? Przysyła mnie Kuno. Prosił mnie, bym przeniósł mu kopię prawideł szachowych. Podobno masz jeden egzemplarz. Co tym razem wymyślił ten stary wariat? Owszem, posiadam. Chcesz kupić? Szczerze mówiąc, liczyłem, że mi go pożyczysz. Przewertowałem tę lekturę już wiele razy, a teraz marzę, żeby chociaż część kwoty, którą na nią wydałem, wróciła do mojej sakwy. Możesz ją dostać za, powiedzmy, 50 sztuk złota. W sumie ta oferta brzmi dobrze. Proszę, oto 50 sztuk złota. Wspaniale. Oto prawidła szachowe. Życzę miłej lektury. Czekaj. O, czekaj moment. Trudna kradzież, to też dla mnie. Czysty pergamin. To co, przeczytajmy sobie ten dokument od niego. List adresowany do przyjaciela, to nie. Podróż.
tutaj? Nie. Status wsi. To był jakiś taki głupi artykuł bardzo, nie? No ale w sumie mamy właśnie ten plus, że umiemy czytać, nie? W ogóle prawidła szachowe. Nie mogę tego przeczytać? Bez sensu. O! By otrzymać obywatelstwo miasta Archolos, cudzoziemiec, niezależnie czy pochodzi on z ziem należących do Królestwa Mertany, musi spełnić następujące warunki. Wnieść dobrowolną opłatę w wysokości 200 sztuk złota na potrzeby administracyjne i pokrycie kosztów sporządzania stosowanej dokumentacji. Uzyskać przynajmniej 3 pisemne listy polecające od obecnych obywateli Archolos. Dotyczy to zarówno obywateli rdzennych, jak i również tych, którym obywatelstwo zostało nadane. Okej. Mam parę pytań dotyczących obywatelstwa. Wszystko jest jasno napisane. Ja chyba oszaleję. Pytaj. Miejmy to już za sobą. Kto może wystawić mi list polecający? Na miłość Innosa. Mówiłeś, że potrafisz czytać. Każdy pracujący obywatel, paladyni, magowie... Gdzie ich szukać? Najlepiej zacznij w okolicach targowiska miejskiego, ale nie ograniczałbym się wyłącznie do tego rejonu. Pochodź, popytaj ludzi. Może przydasz im się do czegoś. Dobra, chyba nie ma sensu. Zobacz, niemożliwe. Albym wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Czynisz postępy. Okej, czyli mamy już jeden list, to jest list od Albina. W porządku. Czyli drugi możemy dostać od tego typka. Tylko teraz tak. Chciałabym zobaczyć sobie... Właśnie ten gambit królewski możemy zrobić teraz. Może się wrócimy i odniesiemy tą książkę. Tylko z dala od tego gościa. On będzie chciał mnie oczywiście zagadać. No i co? Jak będziemy mieli już tą księgę, to też może dostaniemy jakiś drugi list. Byłoby w sumie dobrze. Wiecie, tam kwota 200 sztuk złota to jest tam nic. To jest tylko Leon. Akuno. Obywatel. Ojej. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie mam pojęcia, gdzie ten gościu polas, nie? Także te prawidła szachowe to chyba będzie teraz aktualnie kłopot. Tutaj spałam, tutaj nikogo nie było. A tutaj z tyłu? Jest zwykły włóczęga. Ciekawe. Wow! Dobra. Dobra, widzę, że tego typa na razie tutaj nie ma. On nie pisał nigdzie, że się gdzieś wybiera, no nie? Mogę wrócić do Kuno, a Kuno zniknął. Dobra, super. Okej, jak my stoimy z czasem, bo tak troszeczkę mam wrażenie, że dzisiaj dosyć flegmatycznie nam idzie ta cała sprawa. Dobra, idziemy w stronę... Chociaż wiecie co? Wrócimy się tutaj. Bo jak pamiętacie, tutaj jest właśnie ta karczma i tutaj jest Timo, a raczej Tomas. I chyba mamy już wszystkich? Słuch. Helga, a Gestrand jeszcze został nam. Wiecie co, to chodźmy do niego, bo on też był tutaj na początku. Właśnie u niego też jeszcze nie byłam, bo on został tak w tyle. Na początku dosłownie tego tutaj terenu. Więc odwiedźmy go najpierw. Wydaje mi się, że dobrze idziemy, no nie?
tylko chyba bardziej w górę teraz. I myślę, że trafimy. Zobaczymy. Natomiast trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobrze nam to wszystko idzie. Tutaj była łaźnia. No a my mamy Gestranda już zaraz tutaj za rogiem tak naprawdę. Dobrze. I jesteśmy u niego w karczmie. Gerstrand. Cześć. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas, ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? Najpierw mi o nim opowiedz. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości. Brzmi ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. No, wydaje mi się, że dobrze powiedziałam na temat tego Mrocznego Paladyna. Nie kłamałeś. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak, a pachnie też nie najgorzej. Moi klienci lubią nowe smaki. Ile za skrzynkę? 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodniowo. Na początek. Świetnie, przekażę Tomasowi. Do zobaczenia. Kurczę, dużo gościu chce 4 tygodniowo skrzynki piwa wziąć? Tego się nie spodziewałam akurat. Tam miało być, że niby jedna tygodniowo. Gościu wydaje się być naprawdę bardzo zainteresowany. Wydaje mi się, że to są wszyscy, jeżeli chodzi o tego questa. Które to było? Nie dla psa, to nie to. Dla koneserów właśnie. Dla koneserów. Dobra, do kogo mieliśmy iść jeszcze raz? Lorenzo byliśmy, Vlada byliśmy, Lennart. Też byliśmy u Lennarta, Gerstrand byliśmy i Helga byliśmy. Okej, czyli wydaje mi się, że wszystkich kupców już, kupców czy tam również sprzedawców obeszliśmy. Więc zostaje nam nic innego jak udać się właśnie do Tomasa i powiedzieć mu, jak udała się nasza wyprawa, jeżeli chodzi o to jego piwo. Powiem wam, że fajnie, bo już się aż tak bardzo w tym mieście nie gubię. Łatwo jest sobie skojarzyć, gdzie się coś znajduje, bo na przykład jak będę chciała się na przykład teraz udać do kapliczki Adanosa, no to pamiętam, że ona znajduje się w okolicach portu, tak? Bo tam właśnie chodziliśmy sobie. Więc to jest akurat rzecz bardzo prosta. Tomas. Naprawdę? Chyba, że ja muszę pogadać o tym. Co? Bo my już byliśmy wszędzie. Co? Co? Ej, dlaczego tak? Opowie. Przecież ja już pytałam się o to. Czemu ja nie mogę? Moment, dla koneserów. Tomas wynagrodzi mnie, jeśli pozyskam dla jego browaru nowych wybranych przeze mnie partnerów. Powinienem proponować cenę 100 sztuk złota za każdą skrzynkę piwa. Muszę pamiętać, żeby zawsze przy rozmowach mieć przy sobie Mrocznego Paladyna. Helga ma karczmę w dzielnicy portowej, już tam byliśmy. Gerstrand jest właścicielem karczmy przed Starym Miastem, byliśmy. Przy wschodniej bramie, tak. Lennart jest kwatermistrzem Straży Miejskiej. Vlada to właścicielka burdelu w porcie, Lorenzo to przedstawiciel gildii kupieckiej. A, okej.
Dobra, mamy osłabić jeszcze Tom. To musimy iść do gildii kupieckiej i podrzucić temu gościowi, który tam wino sprzedaje, Tom, zepsute właśnie piwo, nie? Dobra, zapomniałam sobie o tym kompletnie. W sensie myślałam, że się obejdzie może bez tego, bo w sumie... O, tu jesteś w ogóle, Kuno. Bo wszyscy są zainteresowani, no nie? W sprawie księgi, o którą prosiłeś. Tak? Mam ją. Wspaniale, dawaj ją tutaj. Pewnie powie coś w stylu, że niemożliwe, okłamałeś mnie. Co? Jak to? Dokładnie. Przyniosłeś mi jakiś falsyfikat. Przecież królowa nie może... Najwyraźniej może. Leon wygrał z tobą uczciwie. Przegrałeś. Pewnie cię przekupił, co? Ile dostałeś? Obaj dobrze wiemy, że to nie jest autentyczna kopia. Zejdź mi z oczu. Prosiłeś mnie, bym przeniósł ci książkę i to też zrobiłem. Nie moja sprawa, że nie podoba ci się jej zawartość. Teraz twoja kolej na dotrzymanie umowy. Chcesz mnie oszukać i jeszcze masz czelność czegoś ode mnie żądać? Wynoś się natychmiast! Jeszcze się z tobą policzę. Obiecuję ci. No tak czułam właśnie, że ten gambit królewski się tak skończy. Na szczęście Leon obiecał nam pomóc. Kuno przegrał. Takiego przedstawienia dawno nie widziałem. Zaczerwienił się jak burak ze złości. I co ci z tego wszystkiego przyszło? To, że w końcu coś dotarło do tego dumnego i upartego człowieka. Myśli, że zawsze ma rację, choć zwykle tak nie jest. Dzięki takim działaniom może w końcu to pojmie. Brzmi to tak, jakbyś nim gardził. Gardził? Myślę, że jestem jedyną osobą w mieście, która naprawdę lubi jego towarzystwo. To na swój sposób ciekawy człowiek. I wbrew pozorom jest odrobina mądrości w jego tezach. Tylko źle je wygłasza. To wspaniale, że miałeś swoją chwilę triumfu, ale ja zostałem na lodzie. Dokładnie tak, jak ci mówiłem. Nic się nie bój, ja słowa dotrzymuję. Weź, spisałem tutaj referencję, o którą prosiłeś. No i parę sztuk złota. Dziękuję. Okej. Mam przeczucie, że wkrótce spotkamy się na Starym Mieście. Wpadnij do mojego sklepu, co? Kto wie, może znajdę dla ciebie jakieś zajęcie? Chętnie skorzystam. Kurde, no i przynajmniej Leon okazał się nie być chujem. No i co? Mamy dalej jakieś tam zadania do wykonywania. Dołączenie do gildii dla koneserów. Potrzebujemy jeszcze jednej referencji. Wydaje mi się, że jak załatwimy sprawę z tym posłańcem dla Dirmy, czy tam dla Dimy, to powinno nam się to udać. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęcam was do zostawienia łapki, subskrypcji lub komentarza, albo wszystkiego naraz, jeżeli wam się podobało. Ja lecę montować dla was ten materiał i od razu zabieram się za nagrywanie kolejnego, ponieważ w przyszłym tygodniu również cały tydzień będę w pracy. Tak naprawdę, więc boję się, że nie będę miała za dużo czasu. Będę starała się mieć wolne gdzieś mniej więcej w środku tygodnia, więc wtedy też sobie nagram materiały na zapas. I co? I dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.